28 maja 1918 roku w Bobruisku trwa demobilizacja pierwszego korpusu Polski w Rosji. Żołnierze generała Józefa Dowbora Muśnickiego kierowani są w transportach do Warszawy i Mińska. Część przedostaje się w głąb Rosji i tworzy oddziały walczące z bolszewikami. Jesienią Dowborczycy włączyli się do organizacji oddziału Wojska Polskiego, stając się kadrą wielu pułków. 30 maja 1918 roku powstał Związek Legionistów Polskich, organizacja kombatancka i niepodległościowa, skupiająca weteranów pierwszej polskiej formacji wojskowej w XX wieku. Pierwszym komendantem związku został Edward Rydz-Śmigły. Jedną z inicjatyw związku było powołanie Muzeum Czynu Niepodległościowego w miejscu, z którego wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Głównym zadaniem narodowym w chwili obecnej jest jak najszybsze tworzenie państwa polskiego. Dlatego też prace rządu polskiego w Królestwie, zmierzające do szybkiej budowy państwa i wojska polskiego, znajdą poparcie w prasie prowincjonalnej. Głosiły uchwały przyjęte 30 maja 1918 roku na zjeździe prasy prowincjonalnej, który odbył się w Warszawie. Utworzenie państwa polskiego, zjednoczonego i niepodległego, z wolnym dostępem do morza jest jednym z koniecznych warunków istotnego i sprawiedliwego pokoju oraz panowania prawa w Europie. 3 czerwca 1918 roku padła ponowna deklaracja premierów Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ponownie opowiadają się za pełną niepodległością państwa polskiego. 15 czerwca, 84 lata temu, z rąk ukraińskiego nacjonalisty zginął minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki. Należał do najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Członek Strzelca, legionista, z drugą brygadą przeszedł cały szlak bojowy. Był jednym z organizatorów obrony Lwowa w 1918 roku. Do wielkiej polityki wszedł po zamachu majowym.